25 kwietnia na nogi postawione zostały zastępy strażackie całej gminy Krajenka oraz ze Złotowa. Na drodze numer 188 w Krajence doszło do wypadku autobusu wiozącego kilkudziesięciu uczniów. Drugim pojazdem, który uczestniczył w zdarzeniu, był pojazd dostawczy typu bus. Pojazd nie przewoził żadnego ładunku. Osobą poszkodowaną był pasażer tego pojazdu, który też wymagał pilnej opieki medycznej. Po zabezpieczeniu auta przed pożarem strażacy zaczęli udzielać pasażerom pierwszej pomocy. W użyciu były głównie kołnierze i deski ortopedyczne oraz materiały opatrunkowe. Poszkodowani musieli jak najszybciej trafić pod opiekę lekarzy. Były to obrażenia typu obfite krwawienia, amputacja kończyn, obrażenia głowy. Te obrażenia musiały być szybko zaopatrzone i osoby te musiały być ewakuowane do szpitalnego działu ratunkowego. Strażacy ochotnicy starali się zachować zimną krew nawet w najbardziej dramatycznych przypadkach. Decyzję w sprawie kolejności transportu rannych do szpitali podejmował ratownik medyczny. Na szczęście niosący pomoc w rzeczywistości nie musieli walczyć o ludzkie życie. Były to tylko ćwiczenia zgrywające. Ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej, on przyjął założenia, że tutaj już mamy do czynienia z zdarzeniem masowym i wtedy tak ten krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest skonstruowany, że dysponowane są do miejsca zdarzenia wszystkie najbliższe jednostki ratownicze.